Dzień dobry widzu. Dzisiaj chciałem wam pokazać film, jak sobie sprawdzić Forda Mondeo MK5. Ostatnio to jest jakaś plaga. Co drugie auto, które podpinam, ma cofany licznik. Tak, dokładnie ma cofany licznik. Musicie na to zwracać uwagę. Pokażę wam dzisiaj Forscanem, jak sobie to sprawdzić, jaki jest licznik, jaki powinien być. Tak się zdenerwowałem na typowych Mirków handlarzy, którzy cofają licznik, że w taką pogodę nagram wam film, jak zobaczyć, czy był cofany licznik. Co jest potrzebne? Potrzebny jest wam laptop z Forscanem, może być nawet darmowa wersja, byleby odczytała moduły. Jakiś kabel na OBD2 HSMS, co czyta szybką, wolną szynę, czyli Ford, Mazda, coś tego typu. Zaczynamy. Muszę wejść do środka, bo leje jak zebra. Podpinamy kabel. Jak skonfigurować kabel, już wam kiedyś pokazywałem na jakimś tam filmiku. Podpinamy się pod laptopa. Uruchamiamy Forscana. Uruchamiamy sam zapłon. Nie odpalamy silnika. OK. Łączymy się z samochodem. Czekamy, aż nam odczyta wszystkie moduły. Trochę to może potrwać, ja to robię tak, jakbym się podpinał pod pierwszy raz pod auto. Jak tu będzie pisało gotowy, możecie sobie zapisać profil. No dobra, sobie go zapisuję w ten sposób. Tu pisze gotowy, to znaczy, że już jest wszystkie moduły, jakie są w aucie szczytane. I teraz co jest ważne, klikacie tutaj w konfiguracja. I najważniejszy moduł, który was interesuje, jest to moduł PCM, czyli cały ten moduł. Ten moduł, jak złapie przebieg, nie puści. Jak tu mam taki przebieg, to tu muszę mieć identyczny. Jeżeli tu jest mniejszy niż tu, to znaczy, że licznik na 99% był cofany. Raczej na 100%. Często, gęsto przyjeżdżacie i tu jest 9, prawie bańka, same dziewiątki. Są same dziewiątki. Dlaczego są same dziewiątki? Bo ktoś próbował cofnąć licznik. Janusz, Mirek, cholera wie jak to nazwać, oszust. Próbował cofnąć licznik przez dodanie kilometrów na milion kilometrów. I myślał, że jak tu będzie bańka, to licznik się wyzeruje. I że sobie później ustawi tak jak trzeba. Wcale to tak nie działa. Licznik później trzeba naprawiać po bańce. Moduł PCM jest to moduł, który jak złapie przebieg, uwierzcie mi, że nie puści. A żeby tu zmienić przebieg w PCM-ie, naprawdę jest mega dużo zachodu. I kosztuje to tyle, ile czasami zarobek na aucie. Więc Mirkom, handlarzykom się to nie opłaca. Pamiętajcie, jeżeli tu i tu jest niezgodność, trzaśnijcie drzwiami, powiedzcie gościowi, żeby szukał frajera gdzie indziej. Auto na 100% było cofane. W TCM, OBD, wszystko to łapie z licznika. Jeżeli był cofany licznik, ten moduł, jego się nie da cofnąć. PCM-a nie cofniecie, nie da się cofnąć. To ma się zgadzać z licznikiem. Jeżeli się nie zgadza, jeszcze raz powtarzam, na pewno był cofany. Za chwilę wam tam wyślę parę screenów, jak to wygląda, jak jest cofany licznik, jak to wygląda, jak jest bańka bez kilometra. I tyle. Nie dajcie się po prostu nabrać.
Tak więc, drogi widzu, jeżeli chcesz kupić Forda, warto mieć Forscan. Jeżeli cię to przerasta, Forscan, w ogóle obsługa kabla, podpinanie się pod auto, zapraszam na grupę na MK5 Team na Facebooku. Tam jest mapka ludzi, którzy pomogą. Czasami lepiej wydać te parę złotych komuś tam zapłacić, żeby wam podpiął się pod samochód. To wystarczy najprostszy Forscan i wiecie, co jest z licznikiem, nie halo. To tylko tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, łapkę w górę. No niestety musiałem taki film nakręcić, bo te nasze auta już są robione od 15 roku, są już na rynku i Janusze na nich próbują robić niesamowite pieniądze, bo kupują je z dużymi przebiegami i próbują cofać. Nie dajcie się nabrać, po prostu trzymajcie kciuki. Dzięki, cześć wam.